Cześć! Jesteśmy w miejscowości Boruca, zagubionej w górach kostarykańskich i zamieszkanej przez lokalne przedkolumbijskie plemię. Przyciągnął nas tutaj Festival de los Diablitos, czyli święto, w którym lokalni mieszkańcy udają walki z bykiem, a ten byk utożsamiany jest z hiszpańskim konkwistadorem, kolonialistą, więc finalnie musi spłonąć. Ten odcinek będzie trochę nietypowy, bo jak się dowiedzieliśmy od strażnika pola walki diabłów z bykiem, w tym roku nie wolno tutaj oficjalnie używać profesjonalnego sprzętu. Wynika to z tego, że kultura i dziedzictwo Boruca było wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Na przykład niektórzy robili zdjęcia, a następnie sprzedawali je z zyskiem wyłącznie dla siebie na koszulkach, czy też kręcili tutaj komercyjne filmy. Dlatego teraz materiał będzie z tego telefonu. Mamy nadzieję, że uda nam się uchwycić tę całą fiestę, która się tutaj odbywa. W 1502 roku do dzisiejszej Kostaryki dopłynął Kolumb. Jego przybycie rozpoczęło konkwistę, czyli podbój Ameryki przez Hiszpanów. Z czasem konkwistadorzy dotarli do wioski Boruca, położonej w trudno dostępnych górach. Pomimo lepszego uzbrojenia Hiszpanów i wielu krwawych starć, mieszkańcy wioski Boruca nigdy nie dali się podbić. Opowieści o tych zdarzeniach od blisko 500 lat przekazywane są kolejnym pokoleniom w trakcie Fiesta de los Diablitos. To coroczne święto diabełków, w którym mieszkańcy wioski przebierają się za diablitos oraz byka. Diabły zakładają tradycyjne kolorowe maski z drzewa balsa. Kształt i kolor masek przedstawia dzikie zwierzęta z diabelskimi rogami, groźnie wyszczerzonymi kłami i wystawionym językiem. Walki z bykiem wyglądają tak, że cała ta procesja przemieszcza się od jednego domu do drugiego domu. Piją cicze, wkurzają się na byka, przeklinają tego konkwistadora, a potem idą przeklinać go dalej pod innym domem. Ja chcę tylko powiedzieć, że starcia z bykiem i z diabłami to nie są żarty. Dotknąłem diabła dosłownie na ułamek sekundy i prawie straciłem rękę. Taki byk potrzebuje bardzo dużo siły, żeby wytrzymać walkę przez cały dzień, a nawet kilka dni, bo to święto trwa przez 4 dni, więc osoba reprezentująca byka zmienia się co kilka minut. Jednak nie tylko zmiana warty na stanowisku byka dodaje sił uczestnikom. Robi to także chicha, magiczny lokalny napój. Buena. Mucho gusto. Zanahoria. Sí, así, todas. Está rica. Sí, como refresco, sí. Sí, perfecto. Chicha to jest lokalny, tradycyjny napój alkoholowy. Nie zawiera go wcale dużo, bo od 1 do 3%, ale jest coś, co nas delikatnie przeraża. Otóż chicha, jak wszystkie alkohole właściwie, robi się ze skrobi, ale nie jest ona przetwarzana drożdżami, tylko enzymami z ludzkiej śliny. Takie zboża, zazwyczaj kukurydzę, najpierw trzeba wziąć do ust, przeżuć, wypluć i wtedy to sobie fermentuje i tworzy napój, który przypomina w smaku cydr. Tak, ma taki słomkowy kolor. Kwaskowy lekko smak, uśmierza ból.
I to jest ciekawe, bo ci wszyscy uczestnicy polowania na byka, czyli diabły i byk, są mocno wstawieni i żeby ugasić pragnienie, cały czas popijają tą ciczę, a potem się ze sobą zderzają, koziołkują, odnoszą jakieś mniejsze rany, ale są bardzo weseli i robią to przez cały dzień. Tak. Czasami się zastanawiam, czy ci diablitos atakujący byka upadają ze względu na uderzenie byka, czy bardziej właśnie od alkoholu, bo im się kręci w głowie. Cicza mnie uleczyła. Sabe mi sentimiento, siente mi amor. No me dejes sufrir, mama, quita mi dolor. Ci ludzie są bardzo związani ze swoją ziemią, a także z matką naturą. Dlatego jest tutaj taka ekipa, która podczas fiesty zbiera śmieci, żeby był tutaj porządek. Fiesta wstrzymana! Temu byku odpadł róg i teraz cała energia skupia się na tym, żeby naprawić ten róg, żeby fiesta mogła trwać dłużej. Yo sabe cuando te veo, que ese sentimiento no se compara na. Ay, como extraño tus besos, y me arrepiento que mentí, ya no hay na. Es que tú me encantas, y ya se mira. Póki byk się naprawia, chodźcie na mały spacer po wiosce. Nie znają tu innych kur niż z wolnego wybiegu. Ej, nie zastanowiliście się, dlaczego indoor się nazywa indoor, skoro zazwyczaj żyje outdoor? Można pomyśleć, że skoro kukła byka utożsamia Hiszpana, to turyści są tutaj niemile widziani, ale jest wręcz przeciwnie. Lud Boruca jest bardzo otwarty na cudzoziemców, na Hiszpanów, na Europejczyków, na inne nacje. Oprócz nas jest tutaj znikoma liczba turystów. Mało osób wie tak naprawdę o tym festiwalu, który swoją drogą zbiega się z Sylwestrem. Mieszkańcy hołdują swoim lokalnym tradycjom, co widać na każdym kroku, ale też są otwarci na rzeczy z zewnątrz, chociażby to, że mówią zarówno w swoim języku, jak i po hiszpańsku, oraz na przykład to, co możemy zobaczyć za mną, czyli wystrój typowy dla świąt Bożego Narodzenia, które też tutaj poniekąd obchodzą. Kostaryka to kraj z największym odsetkiem ludności białej w Ameryce Centralnej. Ludność etniczna stanowi około 2% społeczeństwa. Takich rdzennych przedkolumbijskich plemion przetrwało tu 8. Zamieszkują przede wszystkim góry przy granicy kostarykańsko-panamskiej. Góry to jest właśnie ten czynnik, który w wielu krajach na świecie pozwolił przetrwać ludnościom etnicznym. I właśnie jedną z nich jest lud Boruca. Władza kostarykańska ma bardzo mądrą politykę, bo chroni nie tylko przyrodę, ale także mniejszości etniczne. Obowiązuje takie prawo, które nie pozwala ludności nierdzennej kupować tutejszą ziemię. Tylko lokalsi mogą ją zamieszkiwać, z niej czerpać profity, jak i na niej rozwijać się, a nie zanikać. Przeszłość Kostaryki jest ciągle żywa i obecna w kulturze plemion przedkolumbijskich, ale Kostaryka to kraj zapatrzony przede wszystkim w przyszłość, którą widzi w naturze i jej ochronie. Wskakujcie na pakę i ruszajcie z nami dalej w Kostarykę. Y la seduje con mis pasos mágicos.